Siemanko, witamy w epilogu naszej serii o rozgrzewce. Dzisiaj Wam pokażemy dwa takie ćwiczenia, wytrychy, którymi możecie, no może nie do końca zastąpić taką rozgrzewkę, jaką pokazaliśmy Wam we wcześniejszym odcinku, ale na pewno może to być taka pewna namiastka, która pomoże Wam rozgrzać ciało, zintegrować struktury, włączyć bardzo dużo mięśni do ruchu, a nie będziecie potrzebowali do tego tak dużo miejsca, nie będziecie potrzebować maty, przy czym coś za coś, bo te ćwiczenia będą wyglądać turbo dziwnie, także jest tutaj, są plusy dodatnie, plusy ujemne, nie? Oczywiście to nie są nasze ćwiczenia, standardowo no już ciężko jest wymyślić w tych czasach coś w fitnessie. Oba te ćwiczenia zostały ukradnięte od naszych dobrych znajomych. Jedno od Tomka Mitrosza, serdecznie go pozdrawiamy. Drugie od ekipy z Global System Patterns, też bardzo serdecznie chłopaków pozdrawiamy. Jeżeli Wam się spodobają te ćwiczenia, to śmiało tam obserwujcie chłopaków i też followujcie ich na social mediach. Dobra, jedziemy od razu, nie? Tak, będziemy robić psoas march, to na pewno. Będziemy robić overhead hold. Łopatka osadzona głęboko, tutaj żeby już plecy nam fajnie pracowały. I staram się unieść nogi, kolana ponad pas. Więc znowu, co tu się dzieje? Odpalamy biodrowy, który jest stabilizatorem biodra i pomaga ustabilizować... Ulala! Pomaga ustabilizować kręgosłup lędźwiowy. Dodatkowo, ponieważ Rafał stoi na jednej nodze, więc włączamy sobie taśmę lateralną, czyli stabilizację w naszej osi, dzięki czemu odpala, jeśli to zrobi poprawnie, przywodziciel pośrodkowy średni, naprężacz czworoboczny lędźwi, plus jeszcze dzięki temu, że robi tutaj overhead holda, to mamy pracę na czworobocznym, mamy pracę na rotatorach zewnętrznych, zobaczcie, jest w maksymalnej rotacji zewnętrznej. I to jeszcze jest w ruchu, Rafał mógłby jeszcze iść do przodu, co będzie jeszcze trudniejsze. Dzięki czemu poprzez lokomocję musi stabilizować sobie właśnie tak naprawdę całe ciało. Górny grzbiet, wielodzielny, biodrowy z przodu, bok przez czworoboczne lędźwi i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę bardzo, bardzo globalne ćwiczenie. Tak, i przy okazji męczące, nie powiem. Dobra, i teraz ćwiczenie numer dwa, czyli prone Y raises na palcach, po angielsku one midfoot. Prone Y midfoot. I w gruncie rzeczy tak, zaczynając ruch analizować od dołu, zobaczcie, że Rafał ma pierwszy promień dociśnięty, kość pod piątym palcem również dociśnięte, więc nie to tak, nam... Nie tak. I to nam sugeruje, że teraz ładnie w synergii zaczyna działać piszczelowy tylny, piszczelowy przedni oraz strzałkowy. A jeśli te mięśnie są w synergii, to wierzcie mi lub nie, całe ciało również zaczyna ze sobą współgrać. Dzięki temu jest w stanie wykonywać to ćwiczenie lepiej. Tu głowa lekko do tyłu i następnie wykonuje Y raise. Dzięki czemu aktywizuje czworoboczny. I teraz co jest najśmieszniejsze? Dzięki temu, że jest w tym na palcach, więc jest synergia pomiędzy tymi mięśniami stopy, co taśmowo przekłada się na synergię pomiędzy poszczególnymi taśmami, choćby kinetycznymi. Dzięki temu Rafał jest w stanie faktycznie to ćwiczenie wykonać czworobocznym, a nie kompensować, co jest super efektywne i super ważne. Kolejne ćwiczenie, które nie wygląda, ale jak widzicie, ja już jestem spocony. Co prawda wcześniej jeszcze robiłem rozgrzewkę z poprzedniego odcinka, także jestem troszkę zmachany, ale naprawdę to ćwiczenie jest wymagające. Jest to jedno z takich ćwiczeń, które genialnie uruchamia czworobok. Jeżeli ktoś ma problem z wyczuciem tych partii mięśniowych, to może sobie je wrzucić do planu po prostu typowo siłowo. Nie na rozrzewkę, tylko typowo siłowo. Dwie czy takie serie, gwarantuję Wam, że następnego dnia będziecie, jakby ktoś Wam żelazkiem przypalił plecy. Takie palenie mięśniowe, świetna sprawa. Także, no tak jak mówiliśmy, ale jestem zastopany. Ćwiczenia wytrychy, nie macie czasu na rozrzewkę, nie macie miejsca na rozrzewkę. Dwa takie ćwiczenia i zobaczycie, że Wasze ciało zacznie funkcjonować troszkę inaczej. A jeżeli jesteście zaciekawieni tematem, tak jak powiedzieliśmy, oba te ćwiczenia są ukradnięte od różnych ekip. Jeśli byście zaczerpnąć troszkę więcej wiedzy, to zapraszamy Was na konferencję naukowo-sportową we wrześniu, Progress Academy. Największa konferencja naukowa, sportowo-naukowa, jaka do tej pory w Polsce powstanie, tak mi się przynajmniej wydaje. Kilkunastu prelegentów, mamy ponad 200 miejsc. Wrocław, Progress Academy, bardzo serdecznie zapraszamy. Ja jestem podjarany, to będzie naprawdę sztosik, to będzie coś, gdzie zawsze chciałem jechać i czerpać wiedzę właśnie od najlepszych trenerów. Czegoś takiego w Polsce nie było. Do tego momentu teraz już będzie. Zapraszamy. Dobra, Juri, co ty jeszcze masz? Powiem Wam, że lubię nasze nagrania, bo nic nie robię. Super.